Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj zbudujemy zestaw spławikowy na oliwce. Zestaw, który umożliwi łowienie, szybkie łowienie na głębokich łowiskach, także omijanie uklei czy wzdręk, które stoją w toni wody. Czasami nie chcemy łowić tych małych ryb, nie liczą się do wyniku, są niewymiarowe. Na dnie ustawiają się nam piękne płocie, a jakieś drobiazgi w toni nam przeszkadzają. Z pomocą przychodzi zestaw zbudowany na oliwce. Oczywiście jeszcze wstawianie zestawu jest ważne, ale taką wyjściową opcją jest zbudowanie właściwego zestawu. I przede wszystkim, budując zestaw na głębokie łowiska, mówię tu na przykład 4-5 metrów, powinni, powinniśmy wybrać spławik na kilu węglowym. To umożliwia po prostu taki spławik jest lżejszy niż ten metalowy kil i po prostu to sprawia, że większość obciążenia wędruje na żyłkę. To powoduje, że taki spławik szybciej się ustawi na głębokim łowisku. Na płytsze łowiska, na przykład 2,5 metra, 3, lepszy jest ten kil metalowy. On dodatkowo stabilizuje fajnie spławik, ale wiadomo, my dzisiaj budujemy zestaw na głębokie łowiska i używamy spławików z kilem węglowym. Najlepiej taki zestaw zbudować na oliwce 4-5 metrów to jakbyśmy mieli rozłożone śruciny na żyłce, to by to po prostu nie chciało zatonąć albo tonęłoby bardzo długo. Byśmy tracili czas i gdzieś tam w toni by nam małe ryby mogły to przechwytywać. Więc zbudujemy sobie zestaw na oliwce. I teraz zwróć uwagę, mam tutaj już założony spławiczek na żyłce. Jest to bardzo ważne, żeby używać tutaj zwróćcie uwagę jaki ten kil jest długi, trzy gumek. Widzimy mamy tutaj trzy mocowania żyłki gum na gumkach. Ostatnio sobie też powiedzieliśmy, żeby tutaj ta ostatnia gumka wcale nie była aż taka długa. Dobrze, jak lekko wystaje, ponieważ to uniemożliwia splątanie ale gdy jest za długo na przykład niektórzy używają całych tych dwucentymetrowych wyjętych z pudełka to po prostu to długo tonie bo tutaj jest pęcherzyk powietrza to ma dużą wyporność i ta gumka powoduje, że ten spawik długo długo się ustawia więc maksymalnie tutaj centymetr tak jak tutaj pół centymetra założone na kil, pół, pół wystaje i to już jest w porządku. I teraz zwróćcie uwagę na spławik. Już spławik nam podpowiada, jak założyć oliwkę. Oliwkę zakładamy w ten sposób, że tą cięższą częścią, czyli tą tutaj szerszą, do dołu w stronę, w stronę haczyka. Dlaczego? Bo gdy przykładowo łowimy batem, czymkolwiek, tyczką, ale no batem najczęściej, to po prostu y, to samo dąży w locie, żeby się ustawić tą częścią cięższą. Cięższą częścią do dołu, i żeby nam się ten zestaw nie plątał, to musimy tak budować zestaw. Gdy zbudujemy zestaw w ten sposób, to po prostu ta oliwka sama w sobie będzie dążyła, żeby się ustawić, i to może spowodować plątanie zestawu. Dodatkowo taki zestaw też będzie dłużej tonął, będzie bardziej podatny na plątanie. Więc powinniśmy pamiętać, że tą cięższą częścią ustawiamy w stronę do w stronę haczyka. Jest to bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, jak mam tutaj fajną oliwkę. To jest. Anglicy bardzo lubią te oliwki. Jeszcze na pewno zrobię o tym film. Ta oliwka nie ma, nie ma po prostu otworu w środku. Nie jest przelotowa, tylko ma pręciki. I żeby ją założyć, podobnie ma gumki jak do spławika i zakładamy ją gumkami. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ powoduje to, że możemy sobie ustawić oliwkę na e, takiej, e, w takim momencie żyłki jak budowy zestawu, jakim chcemy. Bardzo fajne rozwiązanie. Zwróćcie uwagę, gumeczki są założone na żyłce i teraz za pomocą tych pręcików możemy założyć oliwkę, ale tutaj też tą zasadę musimy spełnić, żeby ta ciężka część oliwki była skierowana do dołu. Jest to bardzo ważne, żeby ten zestaw prawidłowo latał, nie plątał się i po prostu szybko się ustawiał. Założyłem, naciągam żyłkę i mamy w ten sposób spławiczek, i nasza oliwka ciężką cięż częścią ustawiona do dołu. Zrobimy sobie teraz pętelkę, ale zanim ją zrobimy przykładowo gdybyśmy tutaj sobie podeprzemy jeszcze tą oliwkę śruciną gdybyśmy chcieli na przykład żeby ta śrucina była rozjeżdżona to w tym momencie musimy tą śrucinę rozjeździć i odciąć żyłkę ponieważ może być sytuacja że rybom w ogóle nie będzie przeszkadzało obciążenie dodatkowo możemy jeszcze tym obciążeniem zjechać do samej pętelki od przyponu i taki zestaw będzie jeszcze szybciej tonął dzisiaj może sobie zrobimy bez tego zrobimy to w sposób taki Klasyczny, można powiedzieć, robimy pętelkę do przyponu. Oczywiście pamiętamy, żeby to zwilżyć. Nigdy nie na sucho węzły. Mega ważna rzecz. Tutaj nie będziemy się bawili w jakieś małe pętelki. Odcinamy i teraz tak. Ja używam za każdym razem tych samych oliwek z tej samej firmy, tych samych spawików, ten sam model i praktycznie większość zestawów buduję w ten sposób, że buduję je na pamięć. Nawet nie muszę ich wstępnie gdzieś w tubie wyważać, bo praktycznie zawsze wychodzą tak samo i dopiero wtedy sobie gdzieś na łowisku biorę 20 zestawów, mogę sprawdzić i to jest najlepsze wyważenie. No i to jest fajne. Gdy korzystamy z wielu modelów spawików, różne firmy, wtedy nam jest po prostu ciężko to na tym zapanować i... No, każdy sławik jest wyważony inaczej i to naprawdę przysparza dużo, dużo roboty, a gdy używamy tego samego modelu te same oliwki, te same śruciny, praktycznie możemy budować zestawy na pamięć. Jest to bardzo ułatwiające życie. I teraz tak tutaj bym przykładowo, mamy sławik numer spławik 2 gramy założyłbym oliwkę 1,75 g śrucina sygnalizacyjna by była śruciną numer 8 i śrucina numer 4 by ją tutaj podpierała. Tutaj użyję po prostu większych śrucin, ponieważ używam grubej żyłki do filmu, żeby były, była widoczna i za chiny bym tutaj nie założył śruciny numer 8 na tą grubą żyłkę, ale no, tak byśmy nic po prostu nie widzieli. Mówię, no to bardzo ułatwia zadanie, gdy korzystamy z tych samych modeli możemy zbudować sobie 20 zestawów dopiero za 20 zestawów zabrać się za wyważanie, a gdy mamy każdy inny to jest po prostu mega mega długo. O nawet śrucina numer 4 jest za mała na tą grubą żyłkę. I teraz tak. Przykładowo użyłbym przyponu tutaj 20 cm, 25 cm wyżej. Zakładam Śrucinę, która będzie podpierała obciążenie główne, czyli tutaj w tym wypadku naszą oliwkę 1,75. Oczywiście to jest tutaj, akurat ta waga nie ma tego znaczenia, bo każdy buduje inne zestawy. Ale tak, mamy zestaw zbudowany mega szybko i on będzie bardzo fajnie tonął. Przykładowo, mamy tutaj przypon 20 cm, śrucina sygnalizacyjna numer 8, 25 cm wyżej. Śrucina numer 4 podpiera oliwkę 1.75 no i mamy spławiczek. I tyle. I zestaw jest super zbudowany. On się nie będzie plątał nawet gdy batem machamy za siebie mocno machamy, nic się tutaj nie wydarzy. I teraz tak. Oliwka powoduje to, że ten zestaw szybciej tonie. Gdy rozjeździmy sobie tą śrucinę przed zawiązaniem śruciny sygnalizacyjnej, możemy jeszcze tą oliwką aż zjechać tutaj. To spowoduje, że ten zestaw będzie jeszcze szybciej tonął, będziemy szybko łowili ryby, ale to tylko przy dobrych braniach, albo gdy nam bardzo przeszkadzają przykładowo ukleje. I teraz tak. Gdy dodatkowo nam przeszkadzają te ukleje i Wzdręgi, one bardzo często reagują na po prostu uderzenie zestawu o wodę. Gdy uderzamy i machamy tym zestawem za pleców, ten zestaw uderza o wodę z dużą siłą i to po prostu na powierzchni powoduje duży ruch wody i te rybki są zainteresowane. I wszystko, co będzie opadało, będzie przechwycone przez te małe ryby. Gdy nie chcemy tak łowić, musimy przykładowo batem spod siebie wstawiać i tak po cichu wstawiać, żeby on pionowo wpadał. On będzie pionowo wpadał i yy, to dużo ryb ominie. To nie jest 100% skuteczności, ale jest bardziej skuteczny niż machaniem zestawem za plecami i uderzaniem o powierzchnię wody. Bo po prostu te, ten odgłos przypomina rybkom, że coś wpada, że coś się dzieje i te ryby są bardzo pobudzone. Gdy go cicho spod siebie wstawimy, powinniśmy omijać te małe ryby. To by było tyle w zestawie zbudowanym na Oliwce. Bardzo fajny, szybki zestaw na głębokie łowiska. Naprawdę. Polecam Wam stosować, gdy przeszkadzają Wam ryby lub gdy chcemy połowić na większej głębokości. Na dzisiaj to by było tyle. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w kolejnych filmach. Siemano, cześć!